Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed 2015. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj, ostatnio bawiłem się Lotusem Exigem S z 2006 roku, który okazał się samochodem świetnym do wyścigów. Próbowałem nim driftować, ale wiecie co, ten drift w tym samochodzie po prostu nie wychodził. Ale dzisiaj mamy Muscle Cara, mamy Corvette Z06. Co ciekawe, mamy tutaj wiele opcji tuningowych i możemy zrobić tę korwetę na wersję ZR1 z charakterystyczną maską, z jakąś pleksą albo oszklonym elementem, ale podejrzewam, że jest to pleksa ze względu na to, że szkło chyba przy odpalaniu się tego wielkiego silnika wypękało od tych fal uderzeniowych, także możemy sobie zrobić, jest wiele tutaj takich elementów, dzięki którym możemy sobie właśnie ten samochód przekształcić na ZR1. Usuń modyfikacje wizualne, co? Okej. Cofnij z wyjątkiem kół. Okej, spokojnie, nie wiem co to było. No i widzicie, tutaj też możemy, nawet mamy emblemat ZR1, także to jest bardzo ciekawe. Co tu jeszcze jest z ZR1? Tylny zderzak. O, też możemy sobie emblemat ZR1 dać, tak? Więc jest kilka tych opcji. Moment, czy mamy tutaj spoiler ZR1? ZR1 też miała chyba jakiś inny tył. System audio, Boże, nie wiem do czego to jest. Dyfuzor i układ wydechowy. Tu możemy się zabawić. No, w Corvette fajnie wygląda ten układ, który jest standardowo. Ten, podoba mi się. Dyfuzor, moim zdaniem, lipa straszna. No i tyle, właściwie na te modyfikacje takie opcjonalne się kończą, ale mamy gotowe też zestawy. Jeden. No i ten gotowy zestaw chyba prezentuje się najlepiej, dlatego go sobie ustawimy z powrotem, bo ja go sobie chyba jakoś ustawiłem, jak sobie grałem, patrzyłem ten samochód. Maskę jeszcze ciągle możemy zmienić, no więc damy tą ZL1, czemu nie? Możemy sobie samochód obniżyć, możemy rozstawić sobie szerzej koła. Okej, nie za szeroko, bo też nie o to chodzi. Dobra, mamy. Nie, bez owiewek, chociaż ja wiem. Niech sobie będą. To koło troszeczkę tam za bardzo odstaje, więc te owiewki może będą nawet tak w miarę pasowały. Felgi. Zobaczmy, co tutaj mogłoby pasować. Właściwie te standardowe są bardzo fajne. Podobają mi się. Nie wiem, czy jest jakiś sens je zmieniać tak na siłę. No ale zobaczymy też. Może jakieś inne mi się bardziej tutaj przypodobają. RTR. Damy z Forda RTRX-a. Damy. Moment, nie zmiana. Kolor. O właśnie, tego szukałem. Ogromne felgi. Zobaczmy. O, tutaj fajny kolorek jest. Dla tylnych, ale zaraz i tak pewnie zmienimy sobie. O, tutaj można sobie wymienić tarcze hamulcowe. Ale mnie bardziej interesują zaciski, jeszcze oponki. Speed Hunters. Myk. Felgi, zaciski. Uwielbiam zaciski czerwone. Lubię, jak się wyróżniają zawsze. Brembo. I przód. No, teraz to fajnie wygląda, jak te felgi się wyróżniają. Za chwilę zobaczymy sobie projekty, jakie stworzyli sobie gracze dla tego samochodu. Z przodu bym dał takie same chyba felgi, albo bardzo podobne, lub z od RTR-a też. Tam mieliśmy chyba te. Myk. A tu damy sobie takie. Będzie to pasowało. Szkoda, że ja teraz tak nie mogę sobie zobaczyć. Biorę sobie taki sam kolorek. Wielkość. Takie malutkie można dać. Ale lubię duże felgi akurat w takich samochodach. No i dobra. I mamy coś takiego.
Nie każdemu podobać się musi, ale mnie się podoba. Czy lusterka? Nie, lusterek też nie można modyfikować. Świateł tylnych też nie. Ogólnie ten samochód jest jednym z moich ulubionych, jeśli chodzi o wygląd. Także jest naprawdę spoko. Dobra, malowanie. Zobaczymy, co tutaj ludzie powymyślali dla tego samochodu. Niektóre mogą być źle naniesione na ten bodykit, który mam zainstalowany. O, znowu mamy z tym samochodzikiem z filmu Cars. Zaraz się wczyta. Chyba jest jedna osoba, która zawsze robi te malowania. O, właśnie o to mi chodziło. Spoko. No ale dobrze, że coś takiego jest, tak? Ktoś się w to bawi. Może komuś akurat się spodoba takie malowanie. Mi nie. Mi się bardzo podoba Corvetta bez w ogóle spoilera takiego jakiegoś wielkiego. Mówię, to jeśli chodzi o kształt, to o, proszę, co my tu mamy? Patrzcie na to. Ta-da! Tutaj mamy coś takiego. To jest Mazda RX-7 z Szybkich i Wściekłych. Takie malowanie sobie jest. Tu coś mamy innego. Ja myślę, żebym dał tego Crossa z Most Wanted. Podobało mi się tam to malowanie. No, takie nawet fajnie wykonane. Mykniemy sobie, pobierzemy. I jest, no fajne, jest fajne. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda dookoła. Fajnie wygląda, no naprawdę ktoś się kurczę postarał. I tutaj jeszcze takie ikonki z czachami, ile rozwalonych było tych typów. Tutaj chyba policja, tak? Że jak patrzymy od tyłu na samochód, no to bym musiał usunąć w takim razie tę maskę, żeby było widać ten napis, tak? No to maskę musimy sobie koniecznie zmienić w takim razie, żeby to samochód był kompletny, ale co my tu. Coś ten napis jest dziwny. Dobra, olać go, niech będzie ta maska. No i co? Aha, jeszcze. Kurde. Ach, miałem zrobić ten samochód na drift, przekształcić. Zobaczymy, jak teraz jeździ. Wszystkie części, jeśli chodzi o osiągi, są na maksa zrobione, także nie musicie się tutaj martwić, czy ten samochód będzie wolno jeździł, bo jest na maksa stuningowany. Natomiast jeszcze na pewno bym chciał, żeby ten samochód driftował. No to już jest korweta, napęd na tył, silnik z przodu, ta dupa musi latać. No nie ma opcji. Chyba jestem trochę zawiedziony dźwiękiem tego samochodu. Myślałem, że będzie fajniej brzmiał. Kurde, już teraz nawet troszeczkę rzuca bez jakichkolwiek dostrojeń, czegokolwiek robienia w nim. Także to jest bardzo ciekawe. Mam tutaj wyzwania Ediego do robienia. Mam także ucieknij po 5-minutowym pościgu z mandatem 2000. To możemy sobie zrobić najpierw z tego względu, że no, tutaj aż tak bardzo tuning na drift nie będzie potrzebny. Dobra, musimy 5 minut pościg zrobić z mandatem 2000, czyli trzeba sporo rozwalać. Już mamy 1800 dolców. Okej. Chcę więcej mandatu, to muszę chyba robić uszkodzenia mienia, zderzać się z trafikami. Wysokość mandatu 880, uwaga. 1000, tak, z trafikami jak się zderzamy, to dostajemy więcej kasiory do zapłacenia, ale też nie aż tak hardkorowo dużo. Myślę, że z policjantami będzie lepiej, jeśli będziemy się zderzać. Więcej się kasy będzie nabijać do mandatu. Niszczenie mienia też coś tam daje. Niedużo, ale zawsze. Co daje więcej? No nie wiem, może właśnie driftowanie, szybka jazda, tak, to też, to zdecydowanie też. Tylko policjant musi mnie kurde widzieć cały czas chyba, żeby mi się. Nie, nie musi mnie widzieć, wystarczy, że pościg trwa. Okej. No chodź, cwaniaczku, chodź! Taki dobry jesteś. No dobra, mam tutaj prawie czas nabity. Ech, powiem wam, że z jednym gliniarzem cały czas się tutaj ścigam. Znaczy ścigam. Jadę sobie tak o powoli, powoli, żeby ich tylko nie zgubić. Jego tylko, bo teraz się pojawił nagle inny koleżka, który mnie zaczął gonić. Ale chyba rozwalenie ich nie jest możliwe, tych gliniarzy. Tych Fordów Crown Victoria.
Przynajmniej próbowałem, jak do tej pory się to nie udało. Jadę sobie w ogóle z samochodem Crossa, ej, odczepcie się ode mnie, dokładnie tak. Dobra, mamy 7000, 5 minut już minęło, więc za chwilę wykonamy sobie to zadanko. Będziemy mogli gubić tych frajerów. Naprawdę, to jest straszne, że nie ma tutaj lepszych samochodów do pościgu. Fajne były te poziomy pościgu w Need for Speed Most Wanted 2005. Pamiętam, że miałeś samochód, który był ścigony i kurde, wyjechałeś na ulicę, od razu miałeś przesrane. A tutaj nie, tutaj to policjanci są tacy... Jak ich nie przypieprzysz mocno, to cię nie gonią. Możesz jechać koło nich 700 na godzinę i cię nawet nie zauważą. O, dobra, mamy 8000 dolarów. No i zobaczcie teraz, to już jest... Po prostu sobie pojadę stąd, no i tyle. Ich zgubię, musiałem się w kółko tutaj kręcić przez dobre 5 minut, żeby zdobyć tę kasę. O, zobaczcie, już ich gubię, tak? To jest takie... No, bardzo prosta sprawa. Zupełnie jak na pierwszym poziomie, nie wiem, poziomu pościgu Need for Speed Most Wanted 2005. Tak jest właśnie tutaj cały czas. Ten poziom pościgu się nie powiększa, może po wykonaniu misji tych bezprawia będzie lepiej, aczkolwiek wątpię. Zaraz powinniśmy od bezprawia dostać kolejne zadanie, a w międzyczasie może wykonajmy sobie misję u Ediego, w zależności od tego, co my tutaj będziemy mieli. Pozwolić zdobyć masę punktów w drifcie. Właśnie. A żeby było masę punktów w drifcie, to musimy skoczyć do garażu i przerobić ten samochód na drift. Jeśli chodzi o prowadzenie tego auta na tym neutralnym tuningu, teraz z założonymi oponami do driftowania, jest naprawdę ok. Nie mam problemu. Lecę tylko gdzieś tam sobie na zakręcie, zaciągnę ręczny i bardzo fajnie samochód się zachowuje. Nie mam jak. O, a to ciekawe. Jest jednak zrobiony na drift. Ciekawe. Znaczy w większości na drift. No dobra. Kłamałem was. Myślałem, że nie tuningowałem go wcześniej, ale widocznie gdzieś tam się bawiłem tą korwetką. Może dlatego, że jest to jeden z moich ulubionych samochodów w ogóle. Także sorry. Sorry. Samochód jest zrobiony troszeczkę na drift. Był zrobiony troszeczkę na drift. Teraz damy go całkowicie na drift i zobaczymy, co się będzie z nim działo, moi drodzy. Właściwie nie był do końca zrobiony drift, chociaż może i był, cholera wie. Dobra, mamy już wiadomość od bezprawia, że jest kolejne zadanie do zrobienia, ale obiecałem wam, że będziemy sobie robić tutaj driftowanie u Ediego, jednak zanim to zrobimy, chcę sprawdzić, na co stać korwetę i zrobimy sobie jeden z wyścigów, jeden z driftów gdzieś tutaj, co my tu mamy. Sprint, akurat to, czego nie chcemy. Może jakiś niezrobiony do tej pory wyścig czy coś. Próba driftu. Nieduża kasa, 12 tysięcy punktów, ale mamy drift. Niezrobione. No to robimy. Pojedziemy sobie, zobaczymy, jak korweta się spisuje. Bez żadnych testów wcześniej, prób podejść. Próbujmy. Myk, myk. 20 tysięcy punktów podczas driftu na trasie. To raczej by się udało chyba każdym samochodem. No ale nigdy nie wiadomo. Wow. Dobra, na razie jest naprawdę ok. Na razie jest naprawdę ok. Tokyo Drift! Hell yeah! Dobra, tutaj było sporo punktów, bo ten drift był długi. No już jest 40 tysięcy, a jeszcze 22 checkpointy ogólnie mam do zrobienia. Zrobiłem 10. Jest dobrze, jeśli chodzi o tą korwetę, chociaż musimy brać pod uwagę fakt, że ona jest dobrze stunigowana, a ten wyścig, czy nie wiem, to wyzwanie, czy te zawody są pod samochody z dużo gorszymi częściami, więc no tak, nie ma się czym chwalić tak naprawdę. Zobaczymy, jak będzie na wyzwaniu Ediego. Te wyzwania Ediego też w większości, jak do tej pory, były łatwe. Kiedyś w ogóle nie do pomyślenia, żeby zrobić taki wielki łuk jednym driftem. A teraz mogę to zrobić korwetą i to w dodatku pod górę. Okej, teraz nie pykło. Nie pukło. Whee!
Nie wiem, po co są te skoki, naprawdę. Za nie się bardzo mało dostaje kasiory. Sukces. 68 tysięcy, a miałem zrobić 20. Nie, no jakoś poszło. Bardzo fajny był ten ślimak. Dobra. Bardzo fajny był ten ślimak w korwecie. Z górki mi troszeczkę nie poszło. Dobra, to już jest tutaj, więc nie trzeba się teleportować. Fajnie. Konkurs driftu. Lecimy. Łyk herbatki i gaz. Znowu jest Eddie z nami. Oh. Który to ten? Eddie. Gdzieś tam jest, ale nie widać go wśród zawodników. Nie jest podpisany, boi się. O, tak się składa, że jest to bardzo podobny. Są to bardzo podobne zawody, co przed chwilą były. Ups, a nie, nie skasowały się punkty, fajnie. Ulokowane przynajmniej w tym. Ojej, w tym samym miejscu są ulokowane. Słuchajcie, nie jestem pierwszy, nie jest dobrze. Trzeba spiąć dupę troszeczkę. O! Ale fajna muza w ogóle. Straciłem tyle punktów. Nie mogę zadriftować teraz. Ale dziwnie. Dobra, coś pykło. Jestem drugi jak na razie. Machamy trochę dupą. A! Dobra, jestem pierwszy jak na razie. Trzymajcie kciukeny. Nie no, dam sobie radę chyba. Jak nie, to powtórzę. Nie wyszło tak ładnie, płynnie, gładko. Ale zależało mi na dużym kącie. Za duży kąt jest dużo punktów. Wow! Sama zadriftowała. Dobrze, korwetka. Tutaj też można takie kombosy długie robić, ale jest to dosyć trudne. Nie jest tak jak w Undergroundzie. Jak się jechało te zawody driftowe, nie po tych zamkniętych torach, gdzieś tam na parkingach, tylko właśnie w otwartym świecie! Prawie że. O, całe szczęście, że za uderzenia w trafiki nie kasują się punkty, tylko gdzieś tam o jakieś bandy. No te trafole tak różnie wyjeżdżają, więc to jest dosyć zrozumiałe. Podoba mi się nutka. Woo! Nie zaliczyły mi się punkty, ale to było dobre. Aż głupi trafol. O! Widzieliście to? Nie skasowało mi punktów. O tak przywaliłem dzwona. Nie w trafola, tylko w ściankę później. O! Teraz się skasowały! No brawo! Dobra, i tak nie mają szans, no ale kurde, no bez przesady, to jest jakieś... Nie no, to mi się naprawdę nie podobało, to było B. B NFS, B. Dobra, jeszcze to zrobimy, zrobimy to! Whee! 20 tysięcy, było prawie. 190 tysięcy, 12 tysięcy kasy. Prościzna, no kurde, prościzna. Korwetka ona dosyć fajnie się driftuje. Bardzo taki przyjemny driftik. Tutaj dosyć ciężko jest, nie powiem, że nie. Nie każdym samochodem da się driftować w ten sposób. Okej, okay, Eddie. Mamy kolejne wyzwanie od Ediego. Mam nadzieję, że drift. Mistrz kierowcy, po prostu. Kto tu zaparkował ciężarówkę? Czyli prawdopodobnie będziemy jeździć po mieście. Jazda na czas. Myślicie, że dam radę samochodem do driftu? A zobaczmy, jakie mamy tutaj wyzwanie. Bezprawia. Może to będzie jakiś drift, bo czasami też jest. To drift do roboty. Wszystko albo nic. Też mamy sprint. Tu mamy jazdę na czas.
No ale dobra, spróbujmy korwetą. Zobaczymy, jak korwetą stunigowaną całkowicie na drift będzie się ścigało na czas. I zrobimy także bezprawie. Sprawdzimy, jak na bezprawiu sobie poradzi korwetka jadąc sprint zrobiona na drift. Zobaczymy. Dobra. Tam było napisane, że podczas tego wyzwania często będzie padać pytanie, kto tu postawił ciężarówkę. Tak więc będzie trzeba jechać chyba dosyć precyzyjnie, jak mniemam, i uważać na samochody postawione na poboczach. Na razie jednak skupmy się na jeździe. Tak, zdecydowanie lepiej by się tutaj spisał Lotus Exige S, którego mam w garażu. I zdaje się, że tutaj można troszeczkę sobie skrócić w jednym miejscu. Zaraz to obadam. Rzuca mi tą dupę, ale spoko, może jakoś to będzie. Tak, i pewnie chodzi o tą ciężarówkę. Każdy się w nią rozbija. Okej, okay, mamy pierwsze okrążenie. Robimy na czas, musimy jechać przez 3 minuty w tym miejscu. Zobaczymy, o ile byłem gorszy. O, jestem całkiem dobry. Dobra, i tu można sobie jakoś skrócić. Moment, zobaczymy. Oczywiście, że tak. To będę miał jeszcze lepszy czas. No ale oni też cały czas ten swój czas poprawiają, tak? Trochę trudno się jedzie, bo... No, driftujemy, tak? No, spadłowa! Bra, i... Plus 7 sekund! Nieźle, znaczy minus 7 sekund w sumie. No, ale wiecie, o co chodzi. Także wow, naprawdę nieźle. Tu są te, nie wiem, budynki. Można by przez nie przejechać, żeby szybciej dojechać do tego punktu. No, teraz nie pykło. Kurde, koleś mnie tam przegonił. To nie może być. Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. No, może się okazać, że tego nie ukończę. Ta ciężarówka nagle zmieniła kolor. Ona była wcześniej biała. Spoko. Witajcie w NFS-ie. No dobra, teraz się skupiamy. Musimy nabić fajny czas. Jak będziemy tak ostro hamować, to będzie dupa. Dobra, jakoś pykło. Cholera. Koleś tam niezły czas wykręcił. Będzie ciężko. Kurde, jest naprawdę, kurde, dobry typek. Dobra, mamy to. Super, mamy już 32. O sekundę prawie chyba lepiej. Nie, jeszcze nie o sekundę, ale już i tak fajnie jest. Dobra, hamujemy, żeby dużo nie driftować. Ciężarówka! No i meta. Zostało 6 sekund do końca tego wyzwania. Jest gorzej niż było. Ale jeszcze i tak lepiej. No i jestem pierwszy. Mistrz kierownicy wygrał. 12 tysięcy w kieszeni. Fantastycznie. Super. Zrobiliśmy sobie to, nie było jakby specjalnego problemu, no troszeczkę trudno było, w jednym momencie ktoś mnie tam wyprzedził, to niedopuszczalne. Okej. Prawdziwego mistrza. Dobra, spadaj koleżko. Widzę, że się bardzo tutaj wymądrzasz. Więc nie będziemy z tobą rozmawiać. Szkoda tępić języka na ciebie. Sprawdźmy, czy tutaj mamy drift. Czuję, że tak. Dupa, jazda na torze. Ech, kuźwa. No dobra, to zróbmy sobie bezprawie. Sprint, co prawda, no ale dobra. Szkoda, bo akurat wziąłem sobie samochód do driftu, a same są takie wyścigi. A zobaczcie sobie poprzedni odcinek, miałem samochód do... ścigania się właśnie, czyli Lotusa Exige S, i były same zawody z driftem. No, jak na złość. Trudno. Musimy to jakoś ogarnąć.
Zresztą w każdej chwili też możemy sobie zmienić statystykę tego samochodu. Znaczy, no nie do końca w każdej chwili, bo musimy wejść do warsztatu, zmienić to. Szkoda, że to nie jest tak jak w Fordzie albo w innych grach wyścigowych pomyślane, że parametry samochodu możemy sobie zmieniać w locie. No, klikamy sobie, nie wiem, jakieś tam menu, tak, i wchodzimy sobie w ustawienia auta i zmieniamy. No tutaj tego nie ma niestety. Och, mało brakowało. Ale korwetka mimo to jakoś sobie radzi. Mamy tu dwa okrążenia. Nie. Nie, mamy tutaj dwóch przeciwników i jest to sprint, to nie są okrążenia. No i trochę mnie to martwi, że nie widzę, ile punktów jeszcze przed nami do... A nie, są punkty, dobra, tutaj. Tylko ile procent zrobiliśmy tuż, a ile przed nami. No bo punkty kontrolne w niektórych miejscach są bardziej gęsto usadowione, a w niektórych miejscach rzadziej, jak na przykład tutaj. No i przydałoby się, aby jakoś to wizualnie było przedstawione, ile procentowo mamy jeszcze do przejechania, tak? O, widzicie, tu już bardzo gęsto są te punkty. Się nabijają szybciej. O! No to też by pomogło na przykład w rozłożeniu sił na wyścig, jeśli jakiś by był trudny, bo na razie są same prościutkie. W tym Eddie Challenge. Chyba, że ja mam tu osiągnąć jakiś czas, a nie po prostu pokonać przeciwnika. O, kurde, nie miałem jak go wyminąć. Mam nadzieję, że mnie nie złapią! Nie, na szczęście nie! Na szczęście nie, to nie Need for Speed Most Wanted. Chociaż tam się nie można było rozbić. No, nawet jak wjechałeś sobie w blokadę drogową, mówię oczywiście o tym Most Wanted 2005. Jak wjechałeś w blokadę drogową, to nic. Mogłeś się jedynie zwolnić. Nawet jak miałeś szybkie auto, to tak w sumie niewiele zwalniałeś. Dobra. Tak, 34, czyli jeszcze 4 checkpointy. Woo! Mało brakowało, bym się rozbił. Czasami nawet tak jak zadrzesz lekko ścianę, to cię może wywalić tak dziwnie bardzo. Nie otrzesz się, tylko samochód się rozwali. To jest takie denerwujące trochę. Dobra, mamy metę, mamy to. Poszło bezprawie, bardzo łatwo. 7000 w kieszeni, także te wyzwania już coraz lepiej są płatne, a jeśli są coraz lepiej płatne, znaczy, że są coraz bardziej trudne. Jeszcze tej trudności jakoś nie odczułem. Ale może wszystko jeszcze przede mną, co? Dobra, zaskoczyłeś mnie, masz farta. Czyżby? Chyba mówiłem, że nie dam, masz nie dać się złapać. Spróbuj jeszcze raz. Ja się dałem złapać? Nie rozumiem. No nie dałem się złapać. Dobra, robimy wyzwanie u Ediego. Tutaj mamy jazdę chyba po torze. Nie wiem, ale to było dziwne. Co on tam napisał? Głupek głupi. Przecież nie dałem się złapać. Może to nie to, nie. Rozpoczynamy. Zmiana idealna. O! Muzyczka z Need for Speed Undergrounda? Chyba jedynki. O, co my tam mamy z przodu? Mamy Porsche, nie najgorsze. Mamy Lamborghini Murcielago. Mamy Lamborghini Diablo i cross wszystkich dogoni. Oh yeah. Ups, ups. Dobra. 10 na 14. Ojej, to jest naprawdę krótkie. Chyba, że to... Tak, to są trzy okrążenia. Spok. Wow! Ej, moment, czy... To jest Aventador, a to nie jest Murcielago, jak Lucek myślał. Patrz, nie rozbije się. Nie, to nie jest... To nie jest Aventador, to jest Huracan. Cholera, z daleka tak ciężko było widać. What? Joki ramer! Joki typ!
Z Worda się urwał. O nie. Tak, dobrze, czekajcie na mnie. Kurde, chylcie czoła przed krosem. Gdzie moje koguty? Włączaj koguty. Nie da się go spychać w ogóle. O, poszedł do piachu. Bardzo dobrze, kros. Ten też. Do piasku. No. O kurde, ale ładny driftik wyszedł. Milion punktów bym miał za to. Ale podobało mi się tak przy samej bandzie. Zupełnie jak w Need for Speed Carbon. W sumie ja tak dobrze tam nie driftowałem. Zresztą polecam zobaczyć serię z tej gry, bo też nagraną mam na kanale. I no cóż, drifty wychodziły czasami. Pod koniec gry mi już wychodziło dosyć nawet. Wiadomo, bo pojeździło się trochę. Ale patrzcie, no kurde, korwetka ładnie sobie radzi, naprawdę, z tym driftem. Fajnie zrobili tutaj do tego driftu. Ostatnie okrążenie. Yeah! Ciekawe, jaka następna muzyczka będzie, o ile się zmieni w ogóle. O-o! Ło! A teraz się nagle nie rozbiłem, no a w sumie dobrze. O-o! Co za koleś! Co on tam robił? Specjalnie tam stał, to... Oni są w zmowie! Zobaczcie, teraz mnie wyprzedzili przed samą metą. Nie! No, Infinity, kurde! Co? Podszawka mnie pokona? Mowy nie ma, Germańcu! Musimy go zranić. Nie widzę HP jego. O kurde, ale mnie oszukał. Gazu, korweta, wiem, że dasz radę. Dawaj, 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 dawaj. Udało się. Kurde. Ale oszuści. Zobaczcie, im dalej, tym gorzej. Spychają, kurde, ramują, hamują. I nasyłają na ciebie bandziorów. Dobra, spoko. No i okej, zobaczymy, co bezprawie nam teraz wysłało. Jestem ciekawy. Mam nadzieję, że drift w końcu. Słuchajmy, to jest jakieś driftu. Dobra, będzie driftowanie. No i tu może być już ciężko. Spoko. Jeśli tu będzie ciężko, to będzie już fajnie. Zaczynamy. Zmasowany atak. Okej. Mamy tutaj jeszcze jakiegoś innego typa. Tak, to jest pilot drogowy i jedzie w Nissanie Fair Lady. Samochodzie, którego nie cierpię z wyglądu. Ale zobaczymy, jak typek sobie poradzi na tych zawodach. Rzeczywiście, czy rzeczywiście jest taki dobry? 20 tysięcy, jeden drift. 23 tysiące, jeden drift. O, a teraz nie chcę driftować. No dobra, spoko, jeden zakręt możemy sobie odpuścić, nie ma problemu. 24 tysiące ma konkurencja. Aj! Niedobrze. Nie! Ach, nie zaliczyło mi. Dobra, ale damy jeszcze radę. Koleś widzę, że... Nie wiem, czy on został nazwany pilotem drogowym, jak on, kurde, nawet prostego driftu nie potrafi wykonać za 23 tysiące punktów. Hej! Chyba, że robi jakieś długie combo. Pamiętam, jak właśnie w którymś tam NFS-ie było, że można było takie bardzo, bardzo długie combo robić. I... pojawiały się dopiero punkty na samym końcu, kto ile tam zdobył. Ktoś tam takie wielkie, długie combo robił. Kurde, tych driftów. Cały czas bujał samochodem lewo, prawo, na prostej. I dopiero pod koniec pojawiało się, że miał tam 500 000 albo 5 milionów. A nie, moment, ja to widziałem na tym.
na filmiku z Need for Speed Carbon. Gościu tam driftował, zobaczcie sobie ten filmik jak chcecie. Gościu sobie tam driftował Dodge'em Viperem przy takiej muzyczce transowej, taka techniawka. Możecie sobie ogarnąć. I kurde, no dawał radę, bardzo mi się to podobało. Chciałem tak driftować jak on. Ale to było tak, jedzie sobie i przez cały wyścig miał 0 punktów. Nie? Dopiero przy końcu wyskoczyło mu 5 milionów. Czy tam nawet 30 milionów, nie wiem ile, on tam dużo miał tych punktów, kurde. Ja nie powiem, korwetką fajnie się driftuje, kilka zakrętów tam skopałem. Nie uda mi się nabić może 5 milionów, ale zdecydowanie uda się pokonać rywala, który nabił dopiero 82 tysiące punktów, gdzie ja już mam, zobaczcie, prawie 230 tysięcy lekką gumą, no to hej. Dobra, teraz się skończył zawody, nie mam kontroli nad samochodem, ale udało się zaliczyć 12 tysięcy w kieszeni. Łatwa kasa, bardzo przyjemnie mi się driftowało na tych zakrętach w górach właśnie korwetką. Pięknie robiła te wszystkie zakręty, nie było żadnego problemu, naprawdę. W każdej chwili czułem, że mam kontrolę, a to jest bardzo przyjemne uczucie właśnie w korwetce. No nic moi drodzy, korweta Z06. W dzisiejszym odcinku, co myślicie o tym samochodzie? Moim zdaniem, jak na moje wyczucie, jest to naprawdę świetny wóz, którym świetnie się driftuje i nawet na takim hardkorowo zrobionym tuningu na drift można się ścigać, chociaż nie jest to tak efektywne jak w przypadku samochodu, który rzeczywiście już jest stuningowany bardziej pod wyścigi, no to oczywiście z takim samochodem prawdopodobnie przegramy. Ale naprawdę jeździ się tym samochodem bardzo przyjemnie, a szczególnie driftuje, drifty jak widzieliście ładnie ciągnie. Jak brakuje nam troszeczkę mocy, można dodać nitra, samochód wtedy bardzo fajnie się zachowuje. Dostałem nowe zadanie od Bezprawia, ale to już zobaczymy sobie w następnym odcinku, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Metry, wiem, że na pewno dużo kuniów ma. No i te 420 km na godzinę to tak luźną gumą na każdej prostej można polecieć. Miałem już wcześniej Koenigsegga Agerę i strasznie mi się nim jeździło, również napęd na tył. W dużo tańszym Lamborghini Aventadorze prawdopodobnie bym uzyskiwał lepsze efekty.